A sponsorzy to deska z prawej strony oraz basen dwuletni. Więc słuchajcie, z tej strony Hubert Murbański, zapraszamy do milionerów, na milionerów. Pogoda ładna, 28 stopni, woda w basenie 19, jest bardzo zimna, lodowata, ale o to chodzi, żeby się schłodzić. I dowcip prowadzącego, co mówi ten... Nie, idzie facet do kanału, wpadł do kanału i koniec kawału. Dobra, teraz śmiechy. Dobra, dziękujemy. I pierwsze pytanie za 500 zł. Ile stopni ma kąt prosty? A. 30, B. 90, C. 120, D. 45. Jakie 190? Nie ma takiego. A przyjdzie odpowiedzi, bo ja słucham. 30, 90, 120, 45. 90. No bo odpowiedz B. 90. Więc zaznaczamy ostatecznie, zdecydowanie. Ostatecznie, na matmie mieliśmy w czwartej klasie. Tak. Ile? 90. 90. Odpowiedź no bo B. Prosty, tak? 90. Tak. Prosty ma. Ja zaznaczam odpowiedź B, czyli 90. A dziewczyny, w tym momencie wygrywacie 500 zł. I tym nie wpadacie do basenu, oczywiście. Tak. Ale teraz już poważnie, pytanie za 1000 zł. Jest. Jakiego koloru kwiaty ma konwalia majowa? A. Pomarańczowe, B. Białe, C. Fioletowe, D. Czerwone. I jeszcze zaznaczam regulaminy, że telefon do przyjaciela i publiczność to jestem ja. Mi się wydaje, że maj to taki żółty kolor. To może jakiś pomarańcz? No, był pomarańcz. Przeczytaj jeszcze raz odpowiedzi. A. Pomarańczowy. A jak się nazywa ten kwiatek? O. Konwalia. Konwalia jest taka biała. Pomarańczowy A, B biały, C fioletowy, D czerwony. Nie, pomarańczowy nie. 1000 zł do wygrania. Biały. 100% biały. Biały. Odpowiedź. Zdecydowanie biały, tak? Biały. Tak. Bez kółka żadnego tak, inny ten. Zaznaczamy tak. Odpowiedź B, czyli białe. I dziewczyny? Niestety, ale wygrywacie 1000 zł! Jezu, jak dobrze nam idzie! Myślę, że fioletowy będzie. No. I teraz mamy trzecie pytanie z 12, czyli jesteście jeszcze daleko do miliona, ale być może kiedyś zarobicie pierwszy milion, ale nie w milionerach. Oczywiście pytanie, ile ma minut kwadrans? 20, 10, 5 czy 15? 15, odpowiedź D. Kwadrans. Ostatecznie zdecydowanie? Tak. Jesteście pewni? Tak. To jest podchwytliwe pytanie. Zaznaczam odpowiedź D, czyli 15 i to jest bardzo dobra odpowiedź. Dziewczyny, idziecie jak burza. Ale dobrze, czasami pytania są trudne, jakieś boga starożytne. Na razie pierwsze są łatwe, słuchajcie. Fajnie. Pytanie czwarte z 12. Największy polski ptak drapieżny to... O Boże. A. Myszołów, B. Sokół, C. Bielik, D. Sęp. Sokół albo sęp. To już jest podchwytliwe pytanie. A co jak akurat wywali tamte dwa i zostaje sokół i sęp? Ale nie, ja myślę, że jakąś publiczność, tak, bo... A jeszcze tam nie będzie wiedział, bo mój tata nie umie ptaków. Może... Bo nie pomijamy, bo myślę, że... Czas leci. Jaki czas? No u mnie taki. Ja bym się pół na pół. No dobra, ryzykujemy. Bierzemy pół na pół. Dobra, odrzucamy dwa pytania i zostaje nam, słuchajcie dziewczyny, sokół oraz bielik. Sokół. Sokół. Bielik nawet nie znamy go. Zdecydowanie? Tak, sokół. Sokół? Tak, bielik. Sokół? Nie, on cię tak robi. Prowadzący się pyta, czy ostatecznie zdecydowanie stawiacie na odpowiedź B, no soku, czyli soku. Soku macie jeszcze duży. Trzy koła on, do... Nie, pani Monci, on poluje, bo to jest taki duży soku i tak... Skąd tak, ty wiesz? No bo on chyba ryby je. Dobra, nie? Zrobimy tak, że ja zaznaczam soku, ale powiem wam, że bielik to jest orzeł, sama nazwa mówi. Soku. Niestety, tak jak mówiłam! Powiedziałem. Ale... Cztery. Razem z prowadzącym, trzy. To nie wpada, jak ja powiem ostatni raz ry, to później wpada za chwilę dwa razy. Także trzy, cztery, ry! Nie wiem, to miała. Ale no lodowa jest! Dobra, chodźcie na deskę, zaraz się ogrzejecie. Ale teraz okej. Pierwsze koty za płoty, jakby to powiedział Siły. Hubert Murbański. Murbański! Jest kot, tam sobie leży. No proszę, wchodzi na deseczkę. W milionerach takiej deseczki nie ma. A u nas?
Ale myślałam, że będzie gorzej. No. Zaczynamy nową grę. I pierwsze pytanie oczywiście proste, banalne jak... No nie wiem, czasami bana. Nie są proste. Także... Jak się nazywa popularny internetowy serwis plotkarski? A. Pudelek. B. Owczarek. C. Ratlerek. D. Kundelek. Nie ma szans. Ja myślałam, że chodzi o program plotek.pl. Nie, to jest taki internetowy, w internecie plotkarski. Jeszcze raz, ale jeszcze raz odpowiedzi. Jak się nazywa popularny internetowy serwis plotkarski? A. Pudelek. B. Owczarek. D. Ratlerek. D. Kundelek. Pudelek. Tego. Nie wiem, bo mamy jeszcze wieści, wiecie, pisze w komentarzu. Ej, a my mamy od nowa. Mamy. Tata, mamy od nowa koła, nie? Tak. O, no to bierzemy do publiczności. Co? Bierzemy do publiczności. No to publiczność właśnie teraz 30 sekund ma na to, żeby zdecydować, jak się nazywa popularny internetowy serwis plotkarski. I widzowie decydują. No. A, że niestety jest jeden widz tylko tutaj, to on obstawił aż 100% na odpowiedź A. Pudelek. Wiedziałam. Pudelek. Bierzemy A. Bierzemy. Stanowczo jest zdecydowanie? Tak jest. Pudelek. Zaznaczam odpowiedź A. Zobaczymy, czy publiczność się tym razem nie myliła. Niestety nie myliła się. Wygrywacie 500 zł. Jej. I pytanie za 1000 zł jest dobra, nie Edyta Górniak nie zaśpiewała. Wow. Jestem kobietą. Dziewczyna nie. Szamana, one one to nie ja. Myślę, że one one, bo ona to chyba nie śpiewa po angielsku, nie? Ja to... śpiewała, ostatnio śpiewała na tych jakichś koncertach w Polsce, jakąś piosenkę taką. No to może to było one one. Dobra, to one one zostaje. Jaki był jeszcze? Dziewczyna Szamana, jestem kobietą, to nie ja byłam Ewą. To nie no, ja byłam, to śpiewała. Na pewno. I co jest dwa pierwsze? Jestem kobietą i dziewczyna szamana. Jestem kobietą to... Dziewczyna szamana nie śpiewała. Tak mi się wydaje. Tak? Tak, no nie. Ale... A może ma jakiegoś męża szamana? Skąd wiesz? Męża szamana. No, dziewczyny... To jeszcze raz, dwie ostatnie. Kółko jakieś? Jestem kobietą, dziewczyna szamana, one one, to nie ja byłam, Ewa. Dwa ostatnie są na pewno. A komu mówisz, że one? No bo mówiła, że słuchałaś. No ale to nie było one one, to nie było nozium, bo to było takie wakacje. Ja wiem. I w ogóle. To może pytanie do geniusza? Do Einsteina? No. Prosimy do Einsteina. Dzwonimy do Einsteina. Drr, drr, drr. No. Macie 30 sekund od tej pory, gadajcie za Einsteina. Dzień dobry, panie Einsteinie. Dzień dobry, mama. Przez przypadek zaznaczam odpowiedź. Nie można cofnąć? Nie. A ja w międzyczasie puszczę reklamę. Chcecie mieć zęby i okularki jak ja, kupcie sobie... Wytniesz to, Hubert Brudwański? Dobra, wytnę. Słuchajcie, mam następne pytanie. Siadajcie na swojej pięknej desce, a ja przypominam, że prowadzącym tego programu jest Hubert Murbański. Murbański, panie! A sponsorzy to deska z prawej strony oraz basen dwuletni. Pytanie pierwsze. Milenium, to jest trzecia runda, tak? Milenium to, tak. A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. B. Osiedle w Nowym Sączu. C. Tysiąclecie. D. Album zespołu Backstreet Boys. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, bo nigdy takiego czegoś nie było. Wiesz, mam odpowiedź? Jakie mam podpowiedzi? Minus dwa pytania, Einstein, publiczność, zamiana pytań. Publiczność. Może być? Wybieramy publiczność. I tutaj publiczność postawiła 71% na tysiąclecie. No to tysiąclecie. Odpowiedź na tysiąclecie. Tak. Czyli odpowiedź C, zaznaczamy tak jak publiczność jestem wskazała. Jestem tego pewna, ja i to wiem. To jest poprawna odpowiedź. Wygrywacie dziewczyny 500 zł. Gwarantowane. Nie przez nasz program oczywiście. Jak nazywał się pies w serialu 4 pancerni i pies? A. Szarik. B. Azor. C. Misiek. D. Rex. Rex. 4 pancerni i pies. No nie, ale mówię też, ale mi się Rex. Jak? Jeszcze raz głośno myślcie. Azor. A. Nikola? Rex. Rex. No dobrze, no to super, wiecie?
Powiem wam, macie 3 kółka do wykorzystania. Jeszcze raz chcemy odpowiedzi. Jak nazywa się pies z serialu 4 pancerni pies? A. Shari. B. Nie. Azor. Może. C. Misiek. D. Rex. Misiek nie. No to albo Rex, albo Azor. Przypominam, że macie 3 kółka. Ale Azor to jest takie ten... dla psa. Macie telefon do Einsteina, geniusza? On jest geniuszem. Czyli tata wie. Azor. Rex. Rex. Co to za podpowiedzi? Halo! Misiek! Tu rozważa trzeba! No to... Nie Misiek! Ten pierwszy! Słuchajcie, tutaj jedna z tych widzek podpowiada. Szarwa! Szarwa! Jaki? Co? Nie! Szarów! Nie ma takiej odpowiedzi, czyli wpadacie do opasem. Odpowiedź A! Odpowiedź A, szarik, tak? Tak! Stanowczo i zdecydowanie? Tak! Zaznaczam odpowiedź A jak nie, to ciocia nurkuje, ale to była dobra oczywiście. I słuchajcie, walczycie teraz o 2000 zł, które będzie ciocia wam stawiała, jeśli wygracie i poprawnie odpowiecie to na to pytanie. Podczas dni świętego Marcina je się A. rogale, B. eklerki, C. pączki, D. pierniki. Rogale. Zaznaczam odpowiedź A. Zdecydowanie, tak? Tak. I to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Brawa. A nie mamy publiczności, czyli nikt wam nie będzie klaskał. Przypominam, że sponsorem tego programu jest deska, na której dziewczyny siedzą. Odpowiedź, pytanie piąte, czy to któryś tam. Czwarte. 4 pory roku skomponował A. Jan Sebastian Bach. Nie, B. To było z muzyki. Jones Brahams jakiś? To nie. C. Guccino Rossini. D. Antoni Vivaldi. Jakiś. Antoni Vivaldi. Antoni. You sure? My to mieliśmy na muzyce. No nie. Na flecie grałyśmy, pamiętasz? 4 pory roku. Skomponował. Jesień i wiosnę grałyśmy. Tak, kto to zrobił? Tak. To jest ostatni. Ostatni. Antoni. Na pewno i zdecydowanie, Antoni. Tak? Antoni. My uważaliśmy na muzyce. Na zaznaczam odpowiedź D. Pewnie. Antoni Vivaldi. I to jest, słuchajcie, niestety poprawna odpowiedź! Ciotka daje 2000 w 22 miesiące. Pytanie piąte z 12, czyli chyba wasz rekord. Jeśli odpowiecie, to macie 10 tysięcy gwarantowane. A co to jest gwarantowane 10 tysięcy? 10 tysięcy skoków z basenu, znaczy do basenu. Super. Filip Nowobilski prowadzi kanał na YouTube o nazwie Duży w maluchu. B. Skyfan. C. Adbuster. D. Klej nuty. Einstein to będzie wiedział. Einsteina. Robi dziwne miny. Filip Nowibielski. Bierzemy Einsteina. No to wykręcamy numer do Einsteina. Nie ma żadnego. Halo. Halo. Filip. Halo, cicho. Kopytam wam walą. A nie, to tam nie. Dobra, no słucham. Filip. Co jest? Filip. Do geniusza się dodzwonić do Filipa. Ale ten taki inny to... Dobra, przepraszam, może ja przerwę. Dzień dobry, z tej strony Hubert Murmański, milionerzy. Z tej strony Hubert. Jak już powiedziałem, że Hubert, dziewczyny tutaj walczą. Proszę ja ciebie o 10 tysięcy złotych. Mają szansę to wygrać, podzieli się z tobą. Powiedzieli, że dadzą 9 tysięcy. Tysiaka sobie tylko zostawiam, jeśli tylko odpowiesz prawidłowo na to pytanie. Dobra, dawaj, Murmański. Czyli słuchaj, Filip Nowobliński prowadzi kanał na YouTube o nazwie Duży w maluchu. To nie. Skyfan. To może. Adbuster. To też. Lub klejnuty. Nie. To jest proste jak... Drugie albo trzecie. Nie? Klejnuty albo Skyfan, ale sam nie jestem zdecydowanie pewien i zaznaczę odpowiedź Duży w maluchu. Może być śmiesznie i wesoło. Pozdrawiam wszystkich wokoło. Hej! Czyli poznaliśmy odpowiedź zwariowanego geniusza. Odpowiedział Duży w maluchu, choć nie był pewien do końca, bo zaznaczył jeszcze klejnuty i... Adbuster. Czyli prawie każdą odpowiedź. I prawie każdą odpowiedź. Czyli jaki no spadek... to bierzemy C, której nie było. Czyli macie jeszcze, no słuchajcie, dwa pytania. Minus 2 punkty, a nie zamiana pytań. A to zaznaczy po prostu co? Duży maluchu. Duży maluchu. Zaznaczam stanowczo zdecydowanie. Albo nie, jeszcze mamy... A mamy jeszcze jakieś koło? Minus 2 pytania i zamiana pytań. Może bierzemy minus 2? Nie. To jest nasze 10 tysięcy. Ale to jest dopiero piąte pytanie z 12, także jeszcze zostawcie sekundkę chyba, co? No dobra. Ryzyk fizyk, albo geniusza utopita, albo nie wiem. Zaznaczam odpowiedź A. Tak, a. Duży w maluchu. I to jest proste jak barsz, bo to jest pewno, że duży w maluchu. On to prowadzi. Tak? Tak, dobra. Jak nazywa się egipski bóg z głową szakala?
Co to jest szakal? A. Anubis. B. Ra. C. Nefrum. D. Horse. Anubis. Mi się wydaje. Horse. Minus dwa pytania? Minus dwa pytania. Dziewczyny, walczycie o 20 tysięcy, to już jest kupa kasy. Minus dwa pytania. Tak, na pewno, musimy zaznaczam, to wziąć. Minus dwa pytania. Pozostała ale nie patrz, bo ty pewnie źle. Pozostała odpowiedź A i została odpowiedź B. Czyli Anubis, Anubis i odpowiedź B to jest po prostu Ra. Nie, Anubis, bo Anubis. Ra to takie Ra. No nie, Anubis. Przypominam, że dzisiejszym naszym sponsorem jest... Nie wiem, czy widzicie... To drzewko z różyczkami. A nie deska? Deska była prędzej. No to A. Odpowiedź A, stanowczy, zdecydowanie. No to tak, no to zamienię pytanie, poprosimy, bo przecież tylko nie wiem. Słuchajcie, zamieniliśmy pytanie, bo dziewczyny nie wiedziały, zresztą ja też nie wiedziałem. Siódme. W jakiej dyscyplinie... O, to będziemy wiedzieć. Hmm? Sportowej. Tak. Jacek Wszoła ustanowił rekord świata w 1980 roku. No to ja też nie żyłam. W skoku wzwyż, w skoku otyczce, w skoku w dal, w biegu przez płotki. Jaki? Jacek Otyła? Jacek Wszoła. Otyła. No to już wam zostaje chyba zgadywanie, walczycie 40 tysięcy. A jak? No dobra, to odpowiedzi. Skok w dal, skok wzwyż, otyczce, bieg przez płotki. Przez płotki nie, pierwsze dwa przy tych. Skok wzwyż, skok otyczce, skok w dal. Jakiś skok na pewno. Mi się albo skok otyczce, albo wzwyż. O tyczce? A co to jest? No z takim pałąkiem. Pałąkiem, aha. No, dziewczyny, zgadujcie, bo to i tak nie no ma sensu. No to pierwsze A, tak? Odpowiedź A. Zwyż. No. Zaznaczam odpowiedź A i... Słuchajcie, to jest poprawna odpowiedź! No nie wierzę! Teraz walczycie o 75 tysięcy, a co lepsze, zostały tylko 4 pytania do miliona. O Boże! Ciekawe, czy będziemy miały. I słuchajcie, przyszła mi tutaj informacja od geniusza, że poprzednio, jak odpowiedział na pytanie, nie zaznaczył Hubert Murbański odpowiedzi, dlatego macie jeszcze jeden telefon do geniusza. A, o! Taki gratis. Co jest jednostką potencjału elektrycznego? A. Watt. B. Volt. C. Amper. D. Weber. Watt. Też mi... Watt albo Watt. Bo i waty, a nie woty masz, nie? Na przykład waty w czymś. No to waty na przykład w mikrofalówce. No. Czyli? Waty. Odpowiedź wat. Tak. Mhm. To jest A. Zaznaczam odpowiedź A. I słuchajcie, to jest... Sami słyszeliście. Ale to jest volt. Waty to macie właśnie w piekarniku w mikrofali. To są waty. Masz 800 wat, na przykład mikrofala 600 wat. Dobra, słuchajcie. I tak jesteście dobre, bo wygraliście gwarantowane 40 tysięcy, za które nasi sponsorzy na pewno wam kiedyś zapłacą. A sponsorem, przypominam, była ta róża, ta deska, ten basen i ten na prawo płotek. Ja wam dziękuję i zapraszam następnych uczestników prosto z Kozików. Zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia. A dziewczyny, możecie jeszcze powiedzieć, że subskrybujecie kanał milionerów. Znaczy się Vlognik TV. To i zapraszacie na Instagrama ewentualnie. I tak jest, więc zapraszam na media i myślę... Ej, chwila! Prowadzący zapomniał? Skok do wody. Teraz, bo nie zgadliście. Przypomniało się. A prowadzi to Hubert Murbański. Zapraszam do skoku do wody.